Dzień dobry, cześć i czoła, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł i ze mną jest Pawełek. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w trybie kreatywnym oczywiście, czyli trybie, w którym mamy nieskończoną ilość rzeczy. Znaczy, Jezus Maria, nieskończoną ilość... O mój Boże, czemu mnie krzywdzić chcesz? Bo ty jesteś... Jesteś nieśmiertelny, wiesz o tym. Ale brzydki jesteś. Aha. Ale krew się na tobie pojawia. Nie, to ketchup, bo ja teraz jadę bułkę z ketchupem. No, to, nie będę. To nie jest ten, wydaje ci się. Poczekaj, próbuję coś powiedzieć, a próbujesz mi przeciąć ten szyję mi próbujesz przeciąć w tyłu buzię. No i tam, więc nie przejmuj się, nam tylko mów. Dobra, zobaczcie, tutaj jest zamek, który zaczęliśmy budować w ostatnim odcinku. Oczywiście mamy nieskończoną ilość tych wszystkich surowców, więc bardzo nam łatwo idzie. Ale zbudowanie tej baszty, tak samo drugiej baszty, wymaga dużo czasu, więc nie będziemy robili tego dzisiaj. Spróbujemy to zrobić poza odcinkami. Na pewno, jeżeli chodzi o zamek, spróbujemy też zbudować jakiś taki duży płot wokół i w środku osadę, no bo wokół zamku zawsze były małe domki plepsu, nie? Jakoś tak, dobra. Źle to ująłem? Pocisnąłem tych ludzi, nie? To jak to się nazywa? Chłopów no. I wieśniaczki, o. Wieśniaki, dobra. No. A dziś idziemy na drugą stronę. Chyba musimy pójść dookoła. Pójdziemy na drugą stronę, moi drodzy. Czy tutaj był namiot wcześniej? Nie. Stary, no nagle mi się pojawił namiot przed twarzą. Stary, to nie było namiotu przecież. Jakiego namiotu? Nie ma żadnego namiotu. No sarna się na mnie patrzy, ty łobuzie. O, faktycznie, namioty się pojawiły, faktycznie. No, mówię właśnie, że namioty się pojawiają nagle, ten, jak mały ten. Co to ma być? No to chciałeś wieśniaków, to masz. A najlepsze to, że możemy budować tak naprawdę nawet w jaskiniach teraz. No tak. Wiesz o tym? Wiesz co, może tutaj zbudujmy. Czekaj, nie będziemy biegli na drugą. O nie, czekaj, patrz, tam jest osada mała. Jezus Maria, czemu tam nie budowaliśmy zamku? No tam, panie. Widzę. Ale to... tego nie było wcześniej. No właśnie, jakoś tak mi się wydaje, że też nie widziałem. Ale ten zamek z daleka wygląda na gigantyczny. No, bo on zobacz. Jest gigantyczny. Jeszcze zbudujemy te baszty i ten, i w ogóle to będzie wyglądał jak prawdziwy zamek. Ale tutaj, moi drodzy, zbudujemy, bo to jest płaska powierzchnia. Zbudujemy dzisiaj blok mieszkalny. Dokładnie. Tylko musimy znaleźć miejsce jakieś fajne. Znajduj, a ja zjem jagódki. Po co jesz, jak ty nie potrzebujesz jeść, wiesz o tym? Bo mi smakują. Jaki ziomek normalnie. Dobra, teraz zacznę planować tutaj ten nasz drapacz chmur. Spróbujmy się zbudować jak najwyższy budynek się da. Czekaj, ja tu muszę znaleźć teraz... Gdzieś tu fundamenty miałem, ale... Fundamenty, o proszę bardzo, to nie będzie duże. To będzie szczupły, wysoki budynek. Szczupły, wysoki. Tak. Możesz to rozwalić mi? Proszę? Możesz mi zwalić to? Dziękuję. Dobrze, to ja teraz tutaj zbuduję taki maluszki taki, o. Chyba, nie wiem, na tyle. O nie, dobra, poczekaj, nie, trochę musi być szersze. W sumie z drewna jak będziemy budowali, to będzie szło naprawdę bardzo szybko. Teoretycznie. To samo jak z kamienia. Nie, z kamienia wydaje mi się wolniej idzie, wiesz? Bo z kamienia musisz biegać za tym, za ścianą. A tutaj po prostu podchodzisz i się robi. Się robi. Fundamenty budujesz, prawda? Tak. Dobra. Zobacz, taka połać wystarczy, nie? Tak, pewnie, że tak. Dobra, fundamenty mam... No i znowu wziąłeś dwie deski, ukradłeś złodzieju. Przepraszam. Nie dość, że darmowe dostajemy deski. To jeszcze... Ty jeszcze kradnie, no? No, taką mam naturę. Jasne. A to nie, że tak, że kradnę, no ja po prostu... Dostałem w poczekaj, gratisie. Zróbmy teraz tak. Przede wszystkim zróbmy tutaj drzwi wejściowe. Zamykane są od środka, są zamykane od środka. Pewno? Tak. Nie. Od zewnątrz są zamykane. Tak? Oto czekaj chwilę, stój. Teraz. Są od środka, nie? Dobrze. No, ja wskakuj. Ej, co jest? I teraz okna, to czekaj, żeby nie było dużo robienia okien, to tak, będziemy robili okna tu. Z tyłu. I co? I tu? Po jednym na ścianę. I tu. No. Co? Dobra? Okej, okay, to możemy budować już? Słuchajcie, tak można, tak się stawia bloki, nie? Ten w Polsce. No, jejku! Jezu, jak ty to robisz, że zawsze dwie kłody masz do łapy? Nie wiem. Jak ty się z jakiś, ej, normalnie, co za człowiek? Zobacz, kiedy ty się bawiłeś tutaj, to ja zaprojektowałem, zbudowałem i wyrąbałem pół lasu, żeby zrobić sufit. No, ty to jesteś, kurczę. Widzisz? Ja jestem dobry.
Ja buduję schody. Ja, nie, gdzie ty? Aha, tam na zewnątrz, dobra. Ja muszę zbudować schody, żebyśmy mogli wejść na górę. Tylko właśnie tak, wiesz, jeszcze nie mam projektu. Jak będę miał projekt, to będzie szybciej szło. Znacznie szybciej, ale na razie jeszcze nie idzie. Poczekaj. No dobra, to dajmy, że tutaj schody, powiedzmy. O. Dlaczego nie mogę tego wyciąć? Dlaczego nie mogę tego wyciąć? Przepraszam bardzo, czekaj. Czy ja coś w opcjach zmieniałem? Ustawienia, rozgrywka. Włączę wyburzanie budynków. Dobra, teraz spróbuję. Boże, ty coś budowałeś, jakaś blokada była dziwna. A nie, bo to sobie guzik klikałem. To standardowo, to cały ja. Dobra. Tak. Niestandardowe schody. Szkoda, że nie mamy jeszcze trybu latania w tej grze teraz. Bo to było takie gigantyczne ułatwienie. No, przydałoby się. Ogólnie jeszcze tylko poczekaj, bo dziurkę zrobię, żebyś mógł wejść. Czekaj, bo coś jest nie tak z tą dziurką. O, dziękuję. Ups. Dobra, elegancko. I teraz fajnie, możemy tylko cofnąć, cyk. Cyk i teraz się... Czekaj, tutaj były okna, gdzie było okno? Tu było okno. Tu było okno i po drugiej stronie było okno. Tu też chyba było jakieś, a, nie? I teraz tutaj, gdzie drzwi, to damy okno. No. Chyba, że też drzwi wyjściowe na drugim piętrze. Na balkon. No to, że mówisz coś później o balkonach. Dobrze, ja biorę następną, zabiorę się na następną rzecz. Sufit. Proszę bardzo. Słuchajcie, tak się powinno budować w każdym kraju. Szczególnie w lesie. No. Dwóch rozbitków buduje miasto w lesie. Dwóch, tak. A co? Myślisz, że co będę budował? Jakąś małą osadę? Albo namiot? To chyba u, nie, ciebie, u ciebie w domu chyba tak. No. Namiot? Co? Namiot u mnie w domu? No w sensie, jak chcesz budować, to chyba namiot ten w domu, a tutaj to no się tak buduje porządne rzeczy. Prawdziwe blokowisko. No, no. Dobra. Uwaga. Ops. Co jest? Poczekaj, biegałeś tam chyba i dlatego. O. Łobuzie, ty łobuzie jeden niedobry. Ja nie wiem. Dobrze, zobaczmy następne piętro. Czekaj, w tą stronę przekartkowałem. Jaka ta książka jest mądra? Dobra, tutaj. Teraz tak, chyba tu było. Okno. Tak, z tyłu, środek i tył. Teraz nie wiem. Aha, tu już sam zrobiłeś, dobra. Tak, zrobiłem, zrobiłem. Tylko nie bierz kłód znowu zapasowych. Nie, bo ja. Co za koleś? Ale jak ty to robisz, jeżeli nie masz? No ja po prostu przytrzymuję E. No ja też przytrzymuję, za każdą razem daje mi dwie kłody po wszystkim. Teraz wziąłeś nie jedno, oszukista. No bo klikałem. I kliknąłem o jeden raz, jakby za mało. O rany, no co za ziomek normalnie, ja nie wiem. Jak z takim budować? No za każdym razem coś kradnie. Ale to nie jest kradzież, oni mi w gratisie je dają. Tak, dawać to ci mogą, no. Akurat. Już to widzę. O. Dobra, tutaj wyłopane, schody teraz by się przydały. Patrz, jak to szybko nam będzie szło. Chyba. Głupia kłoda. Chyba jeszcze dziurkę zrobię jedną, wiesz? Bo coś czuję, że może być problem z wchodzeniem. O rany dalej. Boskie, no przecież za długie schody zrobimy, wiesz, trochę. No, zbyt płaskie te schody robisz. Sam jesteś płaski. Wyrzuć tą kłodę. Czemu ty kłody wszędzie rozkładasz? Ja nie wiem. Jak ja mam z tobą ten? Pracować, współpracować. Czekaj. Okienko. Wyrzuć tą kłodę. Okienko. O kurde. Okienko. No robisz to. Patrz, nie zrobił okienka, no. Dobra. Proszę bardzo, tak się buduje domy w tym lesie. No. Tak. Czekaj, gdzie tu jest? Teraz podłoga. I to jest fajne, przyjemne budowanie, muszę ci powiedzieć. To prawda. Naprawdę, gdybym miał na przykład... No, a teraz nawet nie kliknąłem! Nic nie klikałeś, a kłody dostałeś. No jak to działa? O rany, ale ja to się tak nie bawię, coś zmieniłeś w konfiguracji. To śmiesznie wygląda. To jest przezabawne po prostu, to co się dzieje. Nie, to nie jest zabawne, to jest wkurzające. Naprawdę, to jest przezabawne, tyle ci powiem. Poczekaj, tutaj muszę wyciąć. O. Tak. Wezmę jeszcze jeden, wytnę.
Dobrze, schody. Czemu te schody w ogóle się przewracają jakoś tak śmiesznie? Muszę je odwracać za każdym razem, tak nieładnie jest. O. Przewracają ci się. Tak. O, proszę bardzo, patrz, tak się buduje, chodź tutaj. Ci pokażę, nauczę budowy szybkiej. Jakby jakiś huragan kiedyś był, to sobie szybko odbudujesz. Tak, tak. Ja po prostu patrzę w przyszłość, wiesz, bardzo, jakby to nazwać... Ty mi idziesz tutaj pomóc, czy coś, bo... Przyszłościowo, no nie, no bo jak klikam, to mi się kłody pokazują, to jest bez sensu, potem muszę je wyrzucać. No jak wyrzucać? Dobra, najpierw, że tu kłody będą leżały, trudno, posprzątamy je. No dobra. Że to 10 razy dłużej będzie, 2 razy dłużej będzie mi trwało, jakby to sam budował. Chociaż i... I stary, i tak masz kłodę. Dobra, nieważne. A klikałeś teraz? Tak, tak. Czyli nie. On po prostu... No? On po prostu jak klikam i się kończy jakby już budowa, to on te dwie kłody, które jakby cały czas trzymam, daje mi do ręki, no. Aha. Czekaj, ja teraz będę trzymał. Wykorzystam je na schody, a resztę ty zrobisz. Dobra. Poczekaj, zrobię tak. Zabrakło tam jednej. O nie. Ej. Ops. O rany, no znowu muszę przyciąć. Ja nie wiem, to przycinanie jest takie daremne. Mogliby zrobić to porządnie, te przycinanie, że wiesz, łup, łup i od razu robisz na tyle, ile trzeba. Projektujesz ściany? No właśnie, chcę tylko... O, dobra, znalazłem. Tak, masz ściany? Dobra. Tylko on... Poczekaj, dobra, ja zaprojektuję, mi wyłapuję. No, proszę. O, aha, to ty. No. A to czemu on mnie nie chce wyłapywać? Chyba muszę raz zrobić... Nie. Nie wiem, czy to jest jakieś znaczenie, że ja budowałem wcześniej. Nie powinno mieć. Okno zrobiłeś? Tak. Ja nie wiem, ty w ogóle... Ja nie wiem, czy ty dzisiaj coś... Masz... No, kłoda. Kłoda. Dobra, weź to sufit zapełnij. No, nie zdążyłem. To ja zdążyłem pozbierać drewno i wrzucić je na sufit, a ty co? Co za gawdany? Chciałem dociąć deskę i tak dalej, i tak dalej. Ciebie zaraz dotniemy. Dobra. Dobra. Czekaj tutaj. Na razie dziurki porobię. Buduj, Janusz. Zrobię 3 dziurki, wiesz? Żebyśmy mogli normalnie, ładnie wejść przez dziurę w podłodze. Później musimy jeszcze jakoś ten budynek wykończyć jakoś tak w miarę sensownie. Tak mi się wydaje. Zatrudnimy architekta wnętrz. Co? Mnie? Dobrze. Nie ciebie. I co, ta ostatnia jakaś, patrz. Jak budujesz w ten sposób, to jest jakaś lipa. Czemu ja? Czekaj chwilę. No? Dajesz tą zwykłą ścianę, tą... Niestandardowe ściany. Niestandardowe ściany. Niestandardowe. Podchodzę do krawędzi i klikam E. A na której to jest jakby stronie? Ja ci powiem, tu, dobra, że to jest widzę, na niestandardowe 1. Dobra. Bo nie ma stron po prostu podanych. Okej, okej. Jeszcze tu okno. Okej. No i można budować. Proszę bardzo. Nie powinno być okna? Nie, tutaj powinno być okno. Poczekaj. Tak, dokładnie. Jest dobrze, jest dobrze. Tak? Okay. Tak, bo ja patrzę, gdzie jest zamek. Wiesz, jak widzę zamek tutaj, to jest dobrze. Zrobisz sufit? Właśnie czekaj. No co za ziemek? No bo nie wiem, czy tu jest. To musi być szybka budowa. Dobra, to ja będę ściany robił. Masz już ściany? Dobrze. To ja będę teraz dziurki wycinał, bo z tymi dziurkami zawsze najwięcej problemu. Bo można łatwo uszkodzić cały budynek. Czy nie? No to jesteśmy już na jakimś... No na początku, po raz pierwszy jak wycinałem, to wyciąłem po prostu pół budynku i cała ściana wypadła, więc no. Tak to ty. Co tak to ja? U ciebie to takie podobne. Sam jesteś podobny. Coś tam się szeroko wycięło trochę, wiesz? No ale dobra, mamy radę. No ważne, będzie szersze wejście. Dokładnie. O, proszę bardzo, to dawaj ścianę. Robię. Co jest? No. O, proszę bardzo. Dziurka. Nie. A, skoczył! Jaki koleś! I nawet okna nie zrobił nigdzie. Ja nie mogę, naprawdę. Z kim ja tu muszę pracować? Ej, Paweł! Nie, bo wiesz, tego jest temat. Co? Zamknąłem od środka. Co ty gadasz? Teraz potrzebowałbym wejść. Ale wiesz, że jestem na wysokim. Dobra, idę.
O stary, wiesz, jesteśmy już wysoko? Fajnie to wygląda. To tylko taki twój znacznik, który pływa od prawej do lewej domku. Masz otwarte. Nie? Masakra, ale zobacz, ile pięter już zrobiliśmy. To jest pierwsze. Tak? Nie, czekaj. Czekaj, jeszcze raz. Ja nie chcę. Nie chcę wychodzić na zewnątrz, żeby. Nie chcę pokazywać. Czyli tak, parter. To jest pierwsze. To jest drugie. To jest trzecie. To jest czwarte. To jest piąte. To jest szóste. I to jest siódme. Czyli praktycznie chyba tyle, co zbudowaliśmy na poprzedniej serii. Przez 10 odcinków. To zrobiliśmy w 15 minut, wyobraź sobie. Czujesz temat? Gdybyś jeszcze ogarnął tutaj szybki tryb budowania, to byłoby super. Taki kopiuj wklej piętra, nie? No, dokładnie. Dobra. To wychodzimy poza korony drzew, nie? Czyli tak jeszcze z 6 Nie, pięter. Ja będę budował tak długo, aż gra powie: stary, przestań tak budować, tak nie daj można. Może gra tak mi powie? No nie wiem, czy mi powie, ale mam nadzieję, że coś mi powie. Powie: Paweł, ogarnij się. Ileż można budować? No tak. Poczekaj, bo ja tutaj kliknę, mnie to trzeba. Budujesz ścianę? Dziękuję. Budowałem już. Dobra. Okno to było tu, jedno. Ty kurde jesteś. Co? Agregat. No bo tu musimy szybko, my chcemy zrobić jak najwyższy budynek. Dobra. Go sufit. Fajnie to wygląda. Stoisz i się pojawiają kłody. Taka sytuacja. Dobra, czekaj, muszę teraz jakoś powycinać tutaj. Okej. Okay. Powiedzmy jeden. Powiedzmy dwa. Niestety powiedzmy trzy. Nie wiem dlaczego powinno się automatycznie tak robić, że się wycina. Tak albo pod schody, nie? Sobie zaznaczasz, albo sobie zaznaczasz ile chcesz, nie? Czyli no dokładnie, a nie, że ja muszę trzy razy wyciągać. Jakie długie to wycięcie. No. Wow, ale jesteśmy wysoko już. Dobra. No bez jaj! Milimetr! Milimetr zabrakło, no. Dobra, to ja już tutaj skonstruuję. Dobrze, skonstruuj już. Dziurka, no. Dziurka. Tutaj, nie? Drzwi wyszły. Czemu drzwi, co? No bo ja też kliknąłem. Wiesz? Dobra, okej, dawaj. Ciśniemy z ściany. O, tu jeszcze masz. No, kurde! Przepraszam, nie chciałem ci tego zrobić, naprawdę. Głupie to takie, no. Dobra, teraz pora na wycinanie. Ej, ale naprawdę jesteśmy wysoko już. Mhm. Poczekaj, teraz muszę tutaj zbudować. Mam nadzieję, że tam nie zrobiłem zbyt blisko ściany. Nie, dobra, damy radę. Nie, jest okej. Bo później będzie tak, że wiesz, wychodzi prosto na ten. Na pustą przestrzeń. Dobra. Pora na schodki. Zaledwie będziemy musieli jakieś oświetlenie sobie robić też, bo... O. Czekaj, żeby nie było za długie. O. Pyk. Proszę bardzo. Ups. No, jakim cudem? znowu ukradł kłodę. Kradzieżaszek jeden. Bo jak trzymam, to nie mogę zrobić, no. Dobrze? Tak, tam no, jest domek zaznaczony. Okej. Okay. Muszę liczyć ilość kliknięć, bo inaczej mi zostanie głody, bez sensu. Jak liczyć ilość kliknięć? No bo jak sobie za dużo kliknięć, to mi wtedy kłody zostawia w ręce. Ale zobacz, patrz co ja robię. No ja wiem, ty po prostu trzymasz E. To ja ci na przykładzie ściany pokażę, co jest, jak ja trzymam E. Cały czas kłody ci się pojawiają, mówisz? No. O rany, no to widzisz, ty jesteś łobuz po prostu jednak troszkę. Czekaj, czy tak, tutaj tak. Gdzie mają być te schody teraz? Bo teraz tamte zrobiłeś tak dupio, to... Poczekaj, chwilę. No tutaj mają być, tu ja teraz schody. Stoję. A, tutaj, dobra, okej. Dobrze jest, spokojnie, typie. Ten nasz zamek fajnie wygląda stąd. A jakoś widać go w ogóle, bo on taki malutki teraz się zrobił, nie? No nie, wcale nie jest taki malutki, chodź zobaczyć. Poczekaj. Idę zobaczyć, pokaż co tam, to, jak to wygląda. O, w sumie nie jest taki mały zamek, zobacz, taka duża góra tam jest. I takie duże kamienne cosio. No, za niedługo to będzie wyglądał jak prawdziwy zamek. Tylko na razie jeszcze wygląda jak coś.
Hops. Budujemy dzisiaj drapacz chmur. Oh yeah. Bo nie mamy co robić. Trzeba będzie kanibali później wpuścić, żeby śmiesznie było. No a, już możemy budować, dobra, czekaj. Znowu z drewna biega. Może lubię. Będziesz mieć słoik ksywę drewniak. Zmieniam ksywę w takim razie. Dobrze. Zmień ksywę, koniecznie. Dobra, wycinamy teraz dziurkę. Okej, okay, tutaj powiedzmy. Jedna. Druga. Założę się, wszyscy czekają na efekt końcowy, ile zbudujemy, nie? Trzecia. No. Jeszcze później na koniec przeliczymy sobie, ile pięter jest. A dopiero później pójdziemy zobaczyć. O mamo, ile tam się długo schodzi w dół. Nie, ja zeskoczę po prostu, bo nie będę schodził w dół, bo to jest bez sensu. Chociaż nie, będziemy liczyć, więc i tak będziemy. Łooo! Jak stoisz pod, to nie widać samego szczytu. Znaczy może dlatego, że w sumie jest ciemno, ale to tak czy siak. Co? Jak nie widać szczytu? No nie widać szczytu budynku. Znaczy ty już jesteś na dole? No tak, chcę zszedł na dół. Co za koleś. Dobra, biegam. 5 minut później. No. A ty nie zdążysz, bo ja cały czas dobudowuję tutaj. Biegnę, Pawle. Dobrze, biegnij, biegnij. Zaraz będę. Jeszcze sekunda. No. I tak powstało kolejne piętro. Czekaj na mnie, zaraz będę. Spokojnie. Zanim ty w ogóle dobiegniesz, to... Cierpliwości, zaraz będę. Już mi się w głowie kręci. Ciekawe, czy możemy zbudować taką wysoką windę, nie? No hej. Nie, chyba się nie da. Nie da się takie wysokie? No ma tam jakieś ograniczenie, no. To jest bez sensu. Ja po... chyba... Po co człowiekowi... Wydaje mi się, że przy zamku najwyższą budowałem. Po co człowiekowi winda, skoro nie może być taka najwyższa? Nie? Bez sensu, totalnie. Jak będziemy wchodzić na piechotę? Myślisz, że w Wrocławiu na Sky Tower też wchodzą na piechotę? Tak. No tak, wiem właśnie. Są osoby, które wchodzą na piechotę. No ale dobra. Pięknie. Jesteśmy nad drzewami jesteśmy już. A tam drzewa. Drzewa to możesz mieć, wiesz. Gdzieś... Wow. Hops. A ty gdzie zrobiłeś to okno, stary? No co ty zrobiłeś? Co ty? Tu! Nie! No a gdzie jest domek? Tu jest domek, tak? Masz taki znaczek. No nie! Co robisz? No zobacz na dole. I sobie sprawdź. No. Dobra, to ja tu buduję, a ty tam sobie sprawdzaj. Czekaj, każdy piętro po kolei sprawdzę. Dobrze. Nie no, żartuję, no nie sprawdzę każdego, mówię ci, że tak jest. Bo wymyśliłem tak i ten. I wiem, że tak jest. No kradziejaszku, ty jeden. Nie ma co ci chodzi. I znowu, i kłody... znowu kłody kradzie. Kradzie, przepraszam, kradzie. Kradnie. Ja nie wiem, naprawdę. Chcecie budować, a on po prostu zamiast budować, to on stoi, świeci wam tylko. I co jeszcze? I nic. I kradnie drewno jeszcze, które jest nielimitowane. No właśnie. No właśnie, to już w ogóle jest nielogiczne. Jak można kraść nielimitowane drewno? Ja się pytam ciebie. Co? Może ja lubię. Oj. Wiesz co, ja to przytnę, bo tu później będziemy mieli problemy z chodzeniem. Przyciąłem! Żeś przyciął! Przyciąłem to trochę, wiesz. Dobra, buduj tam dalej, ja tu zrobię schody w międzyczasie. Bo nie pamiętam, gdzie były te okno tak dokładnie. Tu? Tu? No, zawsze tu. To po środku i tam przy tym tym. Chyba tu. Zapamiętaj, zawsze przy ścianie, środek i tutaj środek, gdzie jest ten, gdzie jest, jak to się nazywa? Nasze nie molo, tylko zamek, no. Molo. Skąd ci się molo wziął? No bo cały czas myślę o projekcie Atlantyda, wiesz? W dalszym ciągu. No myślę, że fajnie byłoby zrobić ten projekt Atlantyda za jakiś czas. już dwie kłody wziął do ręki, nie? Jak nie bierz do ręki, jak nie twoje. No. Dlatego wypuszczam. Dobra. Ładnie. A to mówisz, że co, serio naprawdę nie widać szczytu? Tekstury się nie wczytują w ogóle, czy co? Czekaj. Nie, no tak wysoki po prostu. Aha. A że nie możesz tak głowy tam wysoko zrobić? Mogę, tylko po prostu nie widać go. Może dlatego, że jest ciemno. Dobra, nie ma co, o czym mówisz, zobaczę później.
Ojeju, no. Ups. Ups. Dobra, okej. Okay. No to jedziemy z tym. No, jeszcze tutaj. Dobra. Przydałaby się podłoga na suficie. Dobra. No i stara, jakbyśmy mieli zbudować. Ciekawe, ile drewna wykorzystaliśmy do tej pory. No. Ciekawe, czy można gdzieś, to chyba nie można tego sprawdzić, nie? Ale założyć, że na pewno kilkaset sztuk na pewno było już. Albo już kilka tysięcy nawet mogło wejść. Tysięcy, myślę. To już w tysiące mogło wejść teraz. To nie wyobrażam sobie, żebym miał to na przykład robić ręcznie, nie? No ścinać każde drzewo, biegać po ten paliwo do tej piły spalinowej, bo przecież inaczej się nie da. Dobra, dawaj ściankę. Ej, za chwilę będziemy wyżej niż ten szczyt góry. No tak, już jest właściwie. Nie, no co ty, patrz jak to wysoko jeszcze ten szczyt góry tam jest. Ale możemy tak właściwie zrobić, jeżeli nie ma blokady. To może się uda. Okazuje, że nie ma. Dobra, lecę. Hop! Okej. Teraz kolejna dziurka. Musimy się wiesz, po prostu zgrać tutaj w budowaniu, nie? Że jeden robi to, drugi tamto. O. Dobra. Pora na schody. Można by jakoś mieć możliwość skrótów klawiszowych, nie? Żeby mieć już to wszystko w... Dokładnie. Szybszy dostęp. Byłoby znacznie łatwiej. No, ała, sorry. Dobra, okej. O, tu jeszcze. Przepraszam. I Pawek został skłoną. Ale spokojnie, będzie jeszcze sufit. Będzie sufit, będą schody. Także możecie wykorzystać tą kłodą. Dołożyłem swoją cegiełkę do sufitu. Jedna cegiełka twoja. Powoli nam się będzie kończył czas, ale jeszcze zdążymy może zrobić tak z 10 pięter. Spokojnie. Nie martw się. Okej. Czekaj, 3. Dobra, teraz tu. Czekaj, gdzie to? No weź mi to z... O, dobra. Teraz to nie wiem, jak on to złapał. Czekaj, tak. Tak. No. No, o, dobra. Okej. No i jedziemy. O, widzisz, co na mi teraz kłody nie masz. Udało no, ci się. Policzyłem tam w jednym. Fuksiasz, no. Dobra. A teraz masz. Poczekaj. Zrobimy tu jeszcze, bo jeszcze zdążymy. Zrobimy jeszcze tutaj. Jeszcze jedno pięterko. Później pójdziemy policzyć, gdzie jesteśmy w ogóle. Będziemy schodzić, będziemy liczyli od parteru do ten. Albo z dołu. Nie, nie ma sensu, od góry policzymy po prostu. Jako, górę jako parter i wtedy też na to samo wyjdzie właściwie, nie? Nie, ale można by skoczyć i po prostu policzyć ilość pięter. Nie, bo chcę efekt końcowy zobaczyć, jak zejdę już. Aha. I mam nadzieję, że będzie dzień. Także może się przyśpimy po prostu tutaj. I dopiero pójdziemy ten, wiesz? Dobrze. Tam jeszcze. Bo fajnie byłoby jednak zobaczyć ten efekt końcowy taki, wiesz, no. W ciągu dnia. Dobra. Ty tu jesteś jednak szybki. No tak się buduje tutaj, wiesz, nie ma czasu na jakieś pierdoły. Poczekaj, możesz zbudować już łóżko, jak chcesz. To pójdziemy spać. Czekaj, gdzieś tu była podłoga. Ja zrobię nam zadarzenie. Gdzieś tu była podłoga. Proszę bardzo. Łóżko, powiadasz. Tak, daj tu w narożniku. A wizerunek czy... No, postaw ładnie. O. Dobra, teraz pójdziemy spać. Żeby był dzień, żebyśmy mogli zobaczyć w ciągu dnia, jak to wygląda. No. O, idealnie. I teraz tak, czekaj, to jest jako parter. Tak będziemy liczyć, parter. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódme. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. 11. 12. Czekaj, kręci mi się w głowie. 13. 14. 15.
16, 17, 18, 19. 19? 19 pięter nam wyszło. Ładcie, panie. Czemu tyle kłód tutaj jest? Widać coś? Ja się nie odwrócę, no bo po co? Nie, żartuję, dobra. Nie, myślałem, że to jest wyższe. Nie no, fajnie to wygląda. 19 pięter ma, chłopie. Stary, 19? Ale to myślałem, że to będzie wyższe. Nie, wiesz co, powiem ci tak. Tego nie możemy tak zostawić. Napiszcie w komentarzach na dole, czy mamy to powiększyć. Ja proponuję, żebyśmy to zrobili większe. Spróbujmy... Wiesz... Tak, jeszcze jeden odcinek, myślę, poświęcimy na to. Nie wiem, czy następny, czy jeszcze następny. Myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się jeszcze naszym zamkiem. A później zajmiemy się po prostu tą wieżą i zrobimy kolejne 19, nie, 20, będziemy już potrafili szybko robić. To zrobimy 20 pięter. Czyli to będą być jeszcze raz wyższe. I wtedy to będzie efekt wow. No bo 19 to takie, mieści mi się na ekranie, wiesz? Jak mi się nie będzie mieściło, będę tak patrzał w górę, w górę, w górę, w górę, w górę i nagle myszka mi się zatrzyma, okaże się, że tam jest sufit, to wtedy będzie okej. No dobra, no. Czemu tu jest tyle bali drewna? A nie, dobra, taki były. Nie, ale podoba mi się ten efekt. Fajny. Gdzie jesteś? A, tu. Tylko tak mówię, no myślę, że zbudujemy jeszcze takie kolejne... kolejne takie, nie wiem, 20 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale finalnie będziemy starali się zrobić tak dużo, na ile gra pozwoli. No. Żeby sprawdzić po prostu, jaki jest, jak jest limit tak naprawdę. To jest taki... Z daleka to wygląda taki badel długi. Czekaj, ja pójdę pod zamek właściwie. Zobaczymy, jak to pod zamkiem wygląda. Ale śmiesznie, bo zobacz... Ty... Aha, super, czekaj, bo pod zamkiem to się tekstury nie ładują. Przynajmniej mi. Mi się też ładują w ostatnim momencie, wiesz, tutaj ten, nie wiem czemu. Masz teraz? No. Bo ja jestem hostem, nie? Ale nie wiem dlaczego. Przy takiej ilości elementów, patrz. Widzisz? O, teraz mi się załadowały. Ale to i tak jest takie niewyraźne u mnie. Nie ma tych okien, nie widać tego. Czekaj, tak, tak, u mnie też okien nie widać, no bo to jest kwestia taka, że tam jest za dużo rzeczy i to jest zbyt daleko. Po prostu producent gry, twórcy gry nie przewidzieli, że ktoś zbuduje coś takiego. No. Tylko ten domek trzeba usunąć tam u góry, wiesz, na później ten do spania. No tak, wiem. Zrobimy sobie na samym szczycie. I wiesz, cały odcinek będziemy wybiegać na górę następnym razem. Paweł, idziemy spać. Dobra, zostało 10 minut do końca odcinku, to trzeba już biegać. Trzeba już biegać na ten, na górę. Dobra, tym sobie jeszcze akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, popamy, jego dzięki, hejos. Na razie.